Artur Mazur, Klatka po klatce, trwa gala XTB KSW Kolosem 2 ze mną. Patryk Tołkaczewski po walce z Krzyśkiem Głowackim. Na pewno jesteś zdruzgotany po tym, co się stało, bo przed tym, jak włączyliśmy nagrywanie, gadaliśmy troszeczkę o przebiegu. I faktycznie, wydaje mi się, że rozpocząłeś ten pojedynek z Krzyśkiem Głowackim tak, jak chciałeś. Tak, wykonałem cały game plan. Moi trenerzy są bardzo zadowoleni. Trener od stójki, trener od MMA, od parteru jest mega zadowolony. Nic by nie zmienił w tej walce, słuchałem się, robiłem to, co trenowaliśmy. Ale szczęśliwy cios wyszedł Krzyśkowi, nie ujmuję mu, to jest były mistrz świata w boksie. Powiedział, że zamknął oczy i strzelił, bo nie wiedział już, co ma zrobić i no i trafił. No to ja ci powiem, co usłyszałem od Krzyśka Głowackiego w trakcie wywiadu. Powiedział, że to nie jest tak, że zamknął, może nie w tej sytuacji, ale że to nie jest tak, że to był przypadkowy cios, że on z Piotrkiem Strusem ćwiczył tego typu ciosy i przerabiał tego typu sytuacje, że znajdzie się na plecach, że będziesz go miał w dosiadzie, że strzeli w ten sposób. Jesteś w stanie w to uwierzyć, czy nie? Jeśli tak było, no to szacunek, wyszła mu ta akcja i tyle. No, na holu słyszałem co innego zupełnie, że no, za mną oczy nie wiedział, co ma zrobić i strzelił, tak? No brutalnie, powiem tak, brutalnie obeszło się z tobą MMA, bo interesuję się tym sportem bardzo długo. Nigdy w życiu czegoś takiego, szczerze, nie widziałem. No właśnie, no to jest MMA, tu może zdarzyć się wszystko, jeden szczęśliwy cios. Kontrolowałem całą walkę, robiłem wszystko, co mi trenerzy kazali. Niskie kopnięcia, wysokie kopnięcia, kolana, wszystko wchodziło. Obalenie wyszło z bocznej do dosiadu, biłem z góry. Mogłem bić więcej łokciami, no ale co, no jest po walce, nie czuję się przegrany. Jestem dumny, że dałem dobrą walkę i wrócę na pewno silniejszy. Ale był jeszcze jeden taki moment, kiedy Krzysiek Głowacki mógł się poczuć, że to on ma kontrolę w tym pojedynku. Wydaje mi się, że jeden z ciosów wylądował na twojej wątrobie, no i pojawił się gdzieś też grymas bólu na twarzy, no i zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie jęknąłeś po tym ciosie. Pamiętasz chyba ten moment? Tak, pamiętam. No, złapał mnie na bezdechu, tak, dostałem. Nie odczułem tego aż tak na fizycznie. No ale co, no robiłem swoją grę chyba, tak, po tym ciosie i no wszystko wykonałem, co miałem, no, wziąłem go do siadu i biłem ten cios, wyszedł mu ten szczęśliwy cios, no szacunek dla niego, cieszę się, że mogłem z nim zawalczyć i mam nadzieję, że w przyszłości damy rewanż. Trudno się pewnie pozbierać po czymś takim, trudno pozbierać się w sytuacji, w której, tak jak powiedziałeś, wiesz, że ze swojej strony ty zrobiłeś wszystko, a tu bum, coś takiego. Z tego co wiem, to środowisko tutaj MMA mówiło, że bardzo dobrze się pokazałem. Zrobiłem wszystko, żeby pokazać tym zawodnikom z wagi ciężkiej, że mogę zamieszać. Jeden głupi błąd, tak? Udało się Krzyśkowi, no jeśli to trenował, to super. Ja mu nie ujmuję, bo ja go mega szanuję, rozmawialiśmy. Jest wszystko ok, nie mam do niego złej krwi, nigdy do żadnego zawodnika nie miałem. Tym bardziej do byłego mistrza świata. No co, no, jedziemy dalej. Ale powiem ci tak, no ci, którzy wątpili w ten pojedynek, no to tak szczerze powiedziawszy, zamknęliście usta właśnie tym osobom. Ja od początku byłem zwolennikiem tego pojedynku, uważałem, że to może być dobry pojedynek, ale wydaje mi się, że tym, co stało się w klatce, no to wszyscy ci, którzy kręcili nosem, myślę, że dziś mówią wow. I chciałbym zapytać pana redaktora, no z czyjej strony to fajnie wyglądało, bo wszyscy mówią dookoła, że to ja grałem w tą grę, a Krzysiek, no ja robiłem swoje i robiłem jak typowy zawodnik MMA wszystko, tak? No Krzysiek Głowacki moim zdaniem miał w tej walce dwa momenty. Jeden to była ta wątroba, no a drugi to ten cios z piekła rodem, tak powiem. No z piekła rodem wyszło mu, no jedziemy dalej. Wrócę silniejszy, na pewno nie załamuję się. To jest dla mnie kopniak do ciężkiej pracy, bo znaleźć się tutaj na takiej gali to dla mnie coś wielkiego i na pewno wrócę silniejszy. W tym roku jeszcze zobaczymy Patryka Tołkaczewskiego w klatce KSW. Chciałbyś wrócić w tym roku? Chciałbym wrócić w moim rodzinnym mieście. Mam nadzieję, że w tym roku będzie gala w Toruniu i no chcę wrócić, chcę pokazać, bo no wszystko pokazałem dzisiaj, co potrafię. Do szkole wszystko, nie będę na pewno już z góry bił, tak, tylko będę bił łokcie. Zdarza się, no. Z tego miejsca też chciałbym podziękować moim trenerom, Markowi Marszalowi, Tymoteuszowi Pledziewiczowi i Dominikowi Narojczykowi, bo dzięki nim no, moja dyspozycja tak wyglądała i dziękuję mojej żonie, która bardzo mnie wspiera i mojemu synowi, którego kocham nad życie i robię to dla niego.
No to jeszcze jedno pytanie. Czy to tak miało wyglądać od początku pełnym piecem? Bo ty poszedłeś pełnym piecem w tym pojedynku. Naprawdę, kości strzelały. Jak się to oglądało spod klatki, to kości strzelały. Naprawdę, to było nieprawdopodobne. Nie, oglądanie tego gdzieś z bliska. Tak miało wyglądać, bo tak jak mówię, no, ja sparowałem z zawodnikami full MMA, sparowałem z zawodnikami z kickboxingu, z mistrzami Polski. I co? I dawałem sobie z nimi radę, no i kopałem z nimi i robiłem wszystko, co widzieliście dzisiaj, no to nie jest przypadek, to jest ciężka praca i no, mam do tego gen chyba taki, że łatwiej mi to wszystko się przyswaja. No to ja mam nadzieję, że spotkamy się w Toruniu, bo byłem na gali KSW w Toruniu i zapamiętałem ją na długo, naprawdę to była jedna z fajniejszych gal w ostatnim czasie, jakim byłem. Cóż, no nie mogę pogratulować zwycięstwa, czekamy na to debiutanckie, premierowe zwycięstwo w KSW, ale ja dziękuję ze swojej strony za emocje, bo naprawdę oglądało się to z wypiekami na twarzy. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Ja bardzo również dziękuję i wrócę silniejszy, obiecuję.